Hey, witam was w kolejnym odcinku, w którym robimy FPS-a, wzorowanego na klasykach tego gatunku. Dzisiaj zajmiemy się strzelaniem, animacją strzelania oraz dźwiękiem strzelania. Jednak pierwsze, od czego zaczniemy, to jest lekkie zmodyfikowanie skryptu Headbubbing. Żeby to wyglądało jeszcze lepiej, oprócz tego, że głowa się rusza góra dół, zrobimy, żeby broń poruszała się lewo-prawo. Żeby to zrobić, musimy sobie zdefiniować nową zmienną, publiczną typu Bull którą nazwiemy sobie is head bobbing Załóżmy. I to będzie domyślne ustawione, ustawione na true, czyli na prawda, bo domyślnie chcemy, żeby głowa latała góra-dół. Teraz tutaj, gdzie do pozycji kamery przypisujemy tą zmianę w pozycji, robimy if, head, is head bobbing Równa się true. Czyli jeśli ten skrypt ma działać na głowę, wtedy zrób to w osi y. W innym wypadku, else if is head bobbing false, wtedy rób dokładnie to samo, tylko zrób to w osi x już bez midpointa, bo w osi x zawsze domyślnie jest w pozycji 0. I to samo robimy tu, jeśli jest else. Czyli jeśli jest headbobbing true, czyli to ma działać na głowę, wtedy do osi Y przypisz Midpoint. A w innym wypadku, jeśli headbobbing jest równy false, wtedy do C Sharp do tego kropka X, przypisz po prostu 0, czyli domyślną pozycję. I co mi tu nie działa? Co mu się nie podoba? Aha, po else if, a nie zwykłe else. I teraz jest dobrze. Teraz to zapisuję i trzymam kciuki, żeby działało. Co teraz musimy zrobić? Ten skrypt, najpierw się w naszej głównej kamerze musimy upewnić, że włączona jest zmienna, jest Headbobbing. Następnie ten skrypt przenosimy też do kamery z naszą bronią i tu wyłączamy to, a midpoint zmieniamy na zero, chociaż midpoint tak chyba nie jest używany nigdzie. Następnie naszą grafikę z bronią musimy przenieść. Jako podobiekt naszego gracza, a nie podobiekt kamery. I co jeszcze, i teraz musimy zmienić te zmienne, które e, służą do tego, jak szybko ma to robić i jak daleko, bo chcemy, żeby ręka o wiele wolniej szła niż cała reszta. Więc załóżmy 0,1 tu i tu. Nie wiem, 0,05. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Teraz idziemy. O, ręka się bardzo, bardzo, bardzo za dużo porusza. 0,5, 0,2. No i teraz widzimy. Idziemy do przodu, głowa nam idzie góra-dół, a broń lekko prawo-lewo. I to wygląda o wiele lepiej. Ale ok, nie po to tu dzisiaj jesteśmy, tylko po to, żeby zrobić strzelanie. Więc zacznijmy od stworzenia nowego skryptu w C-sharpie, który nazwiemy. Nie w JavaScript. O, nie JavaScript. Tylko nie to. Eee, w C-sharpie, który nazwiemy Pistol. Albo po prostu Pistol. Dla każdej broni będziemy mieć osobne skrypcje, jeśli w przyszłości będziemy robili nowe broń. Reload All i od czego zaczniemy? Od usunięcia wszystkiego i zdefiniowania zmiennych, które na pewno będziemy potrzebować. O, teraz możecie słyszeć, alarm się włączył za oknem. Na pewno będziemy potrzebowali publiczną zmienną typu Float Pistol Damage, czyli ile obrażeń będzie zadawał pistolet. Następnie Public Float Pistol Range. Czyli jaki zasięg ma nasz pistolet, żeby nie było, że możemy przez 100 km strzelać pistoletem. Następnie chcemy odtwarzać dźwięk wtedy, gdy strzelimy. Więc potrzebujemy publiczną zmienną typu audio clip, czyli dźwięk wystrzału, nazwijmy to shot sound, i prywatną zmienną typu audio source, czyli źródło naszego dźwięku. O, znowu się alarm włączył. Dodatkowo będziemy potrzebowali też, ponieważ chcemy mieć e, animację wystrzału. I tu będzie pierwsza różnica między tym co my robimy, czyli tym klasycznym FPS-em z bronią dwuwymiarową, a między FPS-em z bronią trójwymiarową. Ponieważ w broni dwuwymiarowej animacja wystrzału będzie polegała na tym, że zmieniamy grafikę naszej broni z jednej na drugą, gdzie w drugiej jest jakaś tam grafika wystrzału. Jeśli macie broń 3D, będziecie chcieli zrobić animację tej broni za każdym razem jak naciśnięcie przycisk strzału chcecie po prostu raz odpalić tą animację tu nie będziemy mieć żadnej animacji będziemy mieć po prostu dwie grafiki public sprite gdzie pierwszą to będzie po prostu broń nazwę to idle pistol a drugą grafiką będzie wystrzelony pistol czyli shot pistol to nazwę i to będą wszystkie zmienne które nam będą potrzebne mam nadzieję i w funkcji Awake. Do naszego Audiosource, do naszej zmiennej Source, pobieramy komponent Audiosource z naszego obiektu. Czyli przy okazji możemy na samym początku napisać, że obiekt, do którego przypisany jest ten skrypt, wymaga komponentu typu Audiosource i bez tego nie zadziała. I teraz nasz wystrzał, nasze strzelanie będzie opierało się na raycastach. Jak to działa? Odpalę tradycyjnie Paint'a, Załóżmy, że tu, już na, tu jest nasza postać, która tak ładnie nie będzie wyglądała, ale jest. I ma pistolet. I za każdym razem, jak klikniemy wystrzał, odpali się promień, tak zwany ray, który będzie szedł od naszej postaci w kierunku, gdzie jest nasza myszka. I ray to jest po prostu promień, który się ciągnie nieskończenie długo albo na taką odległość, na jaką ustalimy. I jeśli ten promień wejdzie w kolizję z jakimś obiektem innym, wtedy on da nam informację, wszedłem tutaj w kolizję z obiektem, jakiś tam hit, i będziemy mogli się bez problemu odnieść do tego obiektu. Należy też pamiętać o tym, że ten, jeśli ten promień mamy tam, załóżmy, na 100 metrów sobie ustalimy, na 100 jednostek. To jeśli tu przy 20 jednostce wejdzie w jakiś obiekt, to on się tu nie kończy, tylko ten promień idzie dalej i będzie się dalej przez na tej odległości 100 metrów 100 jednostek będzie przez każdy obiekt przechodził. Ale możemy odnieść się tylko do pierwszego obiektu, na który trafi i resztę mieć gdzieś, jeśli nas nie obchodzą. Więc zróbmy to. Raycasty robi się, a przynajmniej powinno się robić, w funkcji Fixed Update. Różnice między update a fixed update omówiłem w jednym z odcinków na temat podstaw programowania i co tutaj będziemy musieli zrobić. Potrzebujemy naszego promienia właśnie, czyli piszemy typu ray, czyli promień i to też nazwiemy ray. To jest fajnie wszystko wytłumaczone i są przykłady w dokumentacji Unity. I to jest nasze camera. Main, czyli nasza główna kamera, screen point to ray. Czyli to zwraca promień, który idzie od, naszego, od naszej kamery w kierunku środka i w kierunku właśnie mouse position, czyli tam, gdzie jest myszka, nasz kursor myszy. Ok, to mamy. I będziemy potrzebowali jeszcze zmienną. Ray Cast Hit. Hit. I ta zmienna zwraca nam właśnie ten e, punkt, ten obiekt, w którym weszł, wszedł e, promień w kolizję. Jeśli to mamy. Teraz chcemy tak. Chcemy, żeby to się odbywało tylko wtedy, gdy gracz wciśnie przycisk. Czyli piszemy get button down. Czyli raz wciśnia, nie przytrzyma. I to ma być fire one. Fire one jest przypisany do lewego przycisku myszy i chyba do lewego alta, czy jakoś tak. Czyli jeśli gracz wciśnie lewy przycisk myszy, to wtedy co chcemy. Wtedy chcemy odtworzyć dźwięk, czyli Source, czyli nasze źródło dźwięku. Play one shot, czyli odtwórz raz. I tutaj podajemy nazwę naszego klipu, czyli Shot Sound. I to już mamy z głowy. Teraz chcemy zmienić grafikę. Zmiana grafiki będzie się odbywała z wykorzystaniem czasu, bo chcemy, żeby jedna grafika była tam, załóżmy, te kilkasetnych sekundy i później wróciła na starą. Czyli musimy skorzystać z korutyny. Czyli musimy sobie stworzyć nową funkcję typu IE Numerator, którą nazwiemy shot, bez żadnych argumentów. I tu co chcemy zrobić? Chcemy pobrać komponent sprite renderer, czyli komponent, który odpowiada za wyświetlanie naszego, naszej grafiki. I w tym komponencie nasz sprite, czyli naszą grafikę, chcemy zmienić na, jak to się nazywa? shot pistol, czyli na grafikę z wystrzałem. Następnie chcemy odczekać, czyli yield. Return, new, wait for seconds. I tu w nawiasie podajemy ile sekund. I wystrzał jest bardzo krótki, więc załóżmy jedną dziesiątą sekundy. I po jednej dziesiątej sekundy chcemy zrobić dokładnie to samo, tylko chcemy wrócić do starej grafiki. Czyli sprite chcemy zmienić na Idle Pistol. I to tyle. I teraz tylko tutaj po wystrzale musimy odpalić tą korutynę. Odpala się korutynę w następujący sposób. Pisze się start coroutine, i w nawiasie, w cudzysłowie, nie w cudzysłowie, o, podaje się dokładnie tą samą nazwę, z którą wypisaliśmy tutaj. I to wszystko. Czyli mamy dźwięk, mamy animację, ale nie mamy jeszcze samego strzelania. Teraz się tym zajmiemy. Piszemy if physics tak się pisze, tak się pisze, raycast czyli nasze ten, nasz ten promień tu mamy trzy argumenty, pierwszym jest właśnie ten promień który idzie e, od kamery w kierunku pozycji kursora następnie jest out hit i hit to jest właśnie ten nasz raycast hit, czyli to jest ten nasz, nasza zmienna, która będzie odniesieniem do obiektu, z którym weszliśmy w kolizję i ostatnie będzie pistol range czyli na jaką odległość, na jaki dystans ma w ogóle ten promień iść. I jeśli wejdzie, teraz sprawdzamy, czy w ogóle ten promień wszedł w kolizję z jakimś obiektem. I jeśli wejdzie, to załóżmy, że najpierw co chcemy zrobić, to zrobić sobie debug.log i napisać. Wszedłem wykolizję z i tu wypisać nazwę tego obiektu. Czyli hit .collider .gameobject name i teraz sprawdźmy, czy to w ogóle działa. Najpierw do naszego, ten skrypt przypiszemy do obiektu naszej broni. Do, no dokładnie, do obiektu naszej broni. Przypisujemy. Tu zaraz nam się powinny zmienne pokazać. Muszą być jakieś zmienne. Czemu nie ma zmiennych? Save all. Teraz się pokażą zmienne. Są. Czyli najpierw potrzebujemy grafikę broni bez wystrzału. A w ogóle nie mam grafiki i broni z wystrzałem, więc zaimportujmy nową grafikę. Która oczywiście będzie do pobrania gdzieś tam w opisie. E, gdzie ja mam tą grafikę? FPS Game? Nie. Retro FPS? Nie. Gdzie ja mam tą grafikę? Zaraz ją znajdziemy. Projekty, Unity, Retro FPS Assets, Sprites. I tu jest. Oczywiście trzeba pamiętać, żeby Texture Type zmieniać na Sprite. I pixels per unit musimy zmienić dokładnie tak samo, jak jest nasza pierwsza broń, czyli 1000. Apply. OK. I wracamy do obiektu naszej broni i przeciągamy. Idle pistol, shot pistol. Ile ma zadać obrażeń? Na razie może być 0. Range, czyli na jaką odległość, na ile jednostek, dajmy sobie 100. I shot sound, czyli ten dźwięk. To też musimy sobie zaimportować i to też będzie do pobrania w opisie. Asset 3 FPS Pistol Shot. I to też przeciągamy. I teraz jeszcze musimy dodać Audio Source do naszego obiektu pistoletu, bo to było wymagane. I to chyba wszystko. Obrażeniami zajmiemy się chyba w przyszłym odcinku, jak będziemy w ogóle robić naszych przeciwników, i tak dalej. Na razie sprawdźmy, czy to działa. Jak wcisnę strzał. Słychać strzał. Widać animację. Ok. Tylko w konsoli, czy coś się pokazało. Jeszcze nie, a teraz strzelę w podłogę. O, widzimy, wszedłem w kolizję ze Z-cube. A nie Z-cube, tylko spacji tam nie zrobiłem, czyli Z-cube. A nasza podłoga się nazywa Cube. Teraz, jak strzelę w to, powinno być w kolizję Z Cube 1. I tak jest, czyli to działa. Ale na tym nie skończymy, bo myślimy przyszłościowo. I oprócz tego, że wszedłem w kolizję z, z tą informacją, którą później usuniemy, bo nie będzie nam potrzebna, zrobimy jeszcze coś takiego. Hit. Collider. .gameobject.sendMessage. I co robi sendMessage? SendMessage zdalnie wywołuje funkcję w tym obiekcie. Czyli Jeśli teraz wszedłem w kolizję, mój wystrzał, mój promień wszedł w kolizję z podłogą, to wtedy wysyłam wiadomość, jakby do tej podłogi. I zdalnie każę tej podłodze wywołać w każdym skrypcie u siebie. Funkcję o takiej nazwie, którą tu podam w argumencie. A jak nie będzie miała taka, takiej funkcji, no to po prostu nie wywoła tej funkcji. Czyli pierwszym argumentem jest nazwa funkcji, którą ma wywołać. I załóżmy, że to będzie się nazywało pistol hit. Drugim argumentem, ten argument jest chyba już nawet opcjonalny, to jest argument. Jeśli chcemy jakiś podać, to tu możemy podać. A my chcemy podać nasze pistol damage. Czyli, że ma wywołać tą funkcję Pistol Hit, i chcemy mu podać, ile obrażeń wywołuje nasz pistolet. I ostatnim argumentem, też opcjonalnym jest Send Message options. don't Require Receiver. Czyli wysłaliśmy mu tą wiadomość, kazaliśmy mu wywołać funkcję, ale nie oczekujemy nic w zamian, nie oczekujemy żadnej odpowiedzi, czy to błędu, że nie mam takiej funkcji, czy cokolwiek. Po prostu masz wywołać. Nie musisz mi mówić, czy się udało, czy nie. I teraz oczywiście to nie będzie działało, bo nie mamy w żadnym obiekcie tej funkcji, ale już mamy na przyszłość, jak będziemy robić przeciwników, już wiemy, że po strzale z pistoletu ma się u nich odpalić funkcja Pistol Hit. I to by było dzisiaj na tyle. Mamy nasze animacje strzału, mamy dźwięk, już wiemy, że weszliśmy z kimś w interakcję, nasz strzał widzimy wszystko działa. Jak spróbuję tam strzelić daleko, to widzimy nie idzie. Nie da rady. Więc w następnym odcinku czym się zajmiemy? Hmm, w sumie sam nie wiem, może celownikiem, bo to będzie bardzo przydatne w FPS-ie. Eee, może już przeciwnikami, zobaczymy. Na razie to wszystko. Dzięki wielkie